Dzień dobry wszystkim. Ja jestem Mateusz, a to jest kolejny odcinek z gry City Pass Manager. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tylko i wyłącznie zajezdnią, a konkretnie jej przebudową. Więc jeżeli komuś nie pasuje, to zapraszam do następnego odcinka. No więc powoli zaczynamy. Zrobiłem pauzę i wygoniłem większość autobusów już na swoje brygady, więc możemy tu sobie powoli coś zacząć kombinować. Więc ja bym przystąpił od burzenia. Więc wykasujemy to wszystko. Ok. Tu niedostępne. Dlaczego niedostępne? Kurczę, tu te burzenie to naprawdę jakaś masakra. Dobra. To chyba musi zostać. Nie wiem właśnie, czy jak wykasuję, czy te paczuszki mi poginą, więc je później przestawimy. Szafki mogą zniknąć. Kurczę, za każdym razem trzeba to wciskać. Dzisiaj odcinek tak na spokojnie. Bez kupowania nowych autobusów, kombinowaniu w rozkładzie jazdy, ale trzeba to w końcu zrobić. Tu teren coraz większy, a tutaj co tu się stało? Dobra, kto zostaje? A tutaj na to zbuduję nową halę gdzieś z boku i przestawimy te szafki. Może tutaj nie tak daleko. Czy nie szafki, tylko co tu jest? Tu też nie mogę. Chyba że drzwi są potrzebne. Nie, no też nie. Kurde, o co tu chodzi? To jest hala, czy... Może magazyn? No, magazyn. Dobra, już poprawiam. No i ładnie. Cyk, cyk, cyk. Bez ładu i składu. Tu tak... Tymczasowa budowla. Zniknęły te paczki wszystkie, kurde. Ale bez sensu, jak to. O. Czy w ogóle w częściach zamiennych je mam? Nie, wszystko się pokasowało, ale lipa. Trzeba będzie zamówić jeszcze raz. Więc teraz mogę to wykasować bez wyrzutów sumienia. To też się nie da. A, bo tu ktoś korzysta z tej toalety niby. Dobra, uciekać. A,
A, tu badania jeszcze moje kończą. Dobra, niech sobie skończą. Dobra. I do widzenia. No i dobra. Tak, od razu przeniosę też tą stację benzynową dalej. Czekaj, czy się przeniesie z ławkami, czy... Nie, tu będzie za wąsko. Okej, okay, miejsce zrobione na przesunięcie. A czemu ten budynek został taki? Taki bez sens. Dobra. Okej. Okay. A, czyli to wszystko trzeba. Dobra, kasujemy, będziemy budować na nowo potem. Drzewko też. Dobra. Tu przesunięte. Więc zaczynamy rozbudowę tego service center. Dobra. I pociągniemy je do góry. Zróbmy takie rasa konkretne. Te stoliczki może ustawimy tak. Czy to nie za małe jeszcze? Bo to jest 18 na 21, 24, 25. Dobra. O, 25 na 25 to 30 na 25. Bo po powiększeniu placu mam naprawdę o wiele więcej miejsca. A jest, o ile się nie mylę, to jeszcze będzie można przesunąć. Tak, dwa razy. To jeszcze. Ale do tego czasu nie wiem. To będzie. Zobaczymy. Dobra. To dalej budujemy ten korytarz. On też taki trochę nie. 6 na 6. 6 szerokości. Jak to? No okej. Dociągniemy go. Aż do tej następnej bramy. Dobra. I tak. Biuro. Hali nie mamy. Hala będzie później. Robimy biuro, kuchnię, łazienkę. Potem magazyn. Hale albo hale magazyn. Ale zacznijmy od biura. Im więcej pracowników, tym po co mieć większe to biuro. To zrobimy 19 na 19. A tu można ścianki działować, stawiać? O, też można. No dobra. Przyciemniane drzwi. A, tutaj też na wejściu. Żeby tak było równo. To z dwie pary. I tu też na środku z dwie pary. Okej.
od razu biurko do pracy na stojąco. Ale to biurko jest tylko potrzebne badaczom. Więc badaczy mam trzech jeszcze. Bo tych badań już mam praktycznie wszystko. Pootwierane, nie będę potrzebował trzech na raz. Po jednym starczy. Na razie zrobimy te trzy biurka. Może postawimy ściankę działową. O tak. Tak. I zwykłe drzwi. Będą mieli swoje osobne pomieszczenie. Dobra. Dalej kuchnie. A szkoda, że tu nie można wygospodarować miejsca na tą kuchnię. Kuchnia nie będzie już taka duża. Okej. Z 10 na 10. No tak jest duża. No dobra. To też zrobimy podwójne drzwi. Tutaj zapisało. I chociaż teraz będzie miejsce na lodówkę, blaty, zlew. A kuchenki nie ma. A lodówka jest. Może od razu z dwie lodówki. Zawsze kolejka była. Blaty. Dwa zlewy. Może zrobimy to tak. Tego tu. Tego tu. Tego tu. O, jak ładnie równo wyszło. Dobra, urządzimy później. Biuro, kuchnia i łazienka. Łazienkę już zrobimy tak też taką konkretną. Mieliśmy dwie ubikacje tylko. Też 10 na 10. Przyciemniane drzwi razy 2. Tak, toaleta. Raz. O, teraz dopiero zauważyłem, że nam się tu odhacza wszystko jeszcze raz. Dobra. Tak. Łazienka. Może tak być? Kurde, szkoda, że nie można opuścić jak w Simsach. Tych ścian. Właśnie ścian. Wypadło mi z głowy. Dobra, następny. Następny, następny. Dobra. O jest, o jedno za dużo. Dzisiaj nic nie piłem. Jeszcze. Bo nagrywam to w sobotę akurat, a odcinek pewnie będzie w niedzielę. Co ja tu narobiłem?
Dobra. Więc jest weekend. Ogólnie większość odcinków nagrywam w sobotę, w niedzielę, czasem w piątek wieczór. Na cały tydzień z góry. W tygodniu niestety praca. Ja to zrobię tak. Kurde, a tu nie będzie widać teraz. I znowu. Kasowałem nie to, co trzeba. Ok, przyciemnione drzwi. Mam nadzieję, że te toalety będą dostępne, że tam nie ma za mało miejsca. Zapewne być ok. Dobra, umywalki. Raz. No i dwa. Trzy z tej strony. I trzy z tej strony będą. Raz, dwa, trzy. Coś tu jeszcze dają? Roślinki. Okno w łazience niepotrzebne, światełka. A, to chyba ze świąt jeszcze im zostało. To damy może tu. Będzie klimatyczniej. No i dobra. Lecimy dalej. Tak, tu wypadałoby zrobić korytarz jeszcze w tą stronę. To było na 6, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak. Na razie wyciągnę go w tą stronę. Tu niestety będzie dziura, no ale... I robimy... A, magazyn to ten, gdzie są części zamienne. Tu zróbmy halę. O. Na szafki. Tak? W magazynie są? Czy w hali szafki? Nic o hali nie ma. W magazynie regał. A, 6 szafek na korytarzu lub w hali. To nie będę budował tej hali oddzielnie. I postawimy na korytarzu po prostu szafki pracownicze. A co? Tylko... Dobra. To nic nie będę robił. To zostaje tak. Tu dotąd. Od razu zróbmy. Nie halę, a magazyn. Na części. Szkoda, że mi tu na to nie weszło. Dobra, jest. To może wykorzystam to. Też na halę, na części. Potem jak będziemy przybudowywać, to tu będziemy szli do góry. Tu do góry. Najwyżej halę tylko wykasuję. I z tym też do góry, bo tu jeszcze nie ma miejsca. Wtedy hala się przerzuci tu obok. I będzie też można ją piąć do góry. No to na razie zostaje tak jak jest. I tak, i od razu regały magazynowe. A raczej, przepraszam, wejście tu. Wypadałoby też zbudować. Ale zwykłe. Też dwie sztuki. I szafeczki.
Tu zacznę je stawiać i wrócę, jak je popostawiam, żeby już nie przedłużać. Tak. Dobra, szafeczki. Nie szafeczki, regały ustawione. Teraz wygląda to jak magazyn z prawdziwego zdarzenia. No ale jest, mi się podoba. Dobra, to lecimy dalej. Przebudową. O, tutaj korytarz. Trzeba dobudować. Ok. To magazyn mamy. Tu jeszcze czegoś brakuje. Ale to zaraz weźmiemy. Szafki postawimy w korytarzu. Dobra. Tutaj ze dwie. Tutaj na wejściu. I symetrycznie z drugiej strony. Tak samo. Dobra, nie wiem, czy nie będzie za mało, ale jak to zawsze można podostawiać. No i dobra. Co dalej? O, za każdym razem będzie się budował trochę bez sensu, ale dobra. Przenosimy tą stację na razie tutaj. A tu dobudujemy drogę. I żeby się połączyła. A. Dobra. To trzeba lecieć od początku. Jest szlabanik. Kurze, żeby nam kasy starczyło. Jak nie, to uruchomię grę i lecę za dwa dni. Się powinno dozbierać. Dobra. Tu mamy. No i tak, miejsce postojowe duże. Razu tutaj ustawimy. Co tu tak się dzieje? Do końca. Tutaj. No, ładnie już pasowało. I teraz tak. Tu zostawię sobie miejsce na tą przyszłą rozbudowę. Tu pokasuję. Czy chociaż pieniążki jakie wracają? Chyba nie. Jeszcze raz. 180-294. A, dostajemy. Dobra. By ktoś się zastanawiał, co się dzieje z autobusami. One teraz znikają. A za moment wjadą z powrotem. Więc można kasować, nie ma się co martwić. A może od razu zrobię od tej strony. Zacznę budować. Te myjki, magazyny. Jeszcze lakiernię chciałem postawić. Lakiernia. Jest 24500. To tak, od tej strony. Dobra, to przesuwamy sobie tu na razie. To burzymy. Ustawimy ten duży warsztat. Okej. Duży warsztat ile kosztuje?
kurde, ślepy jestem. Takiernia, miejsce, mania, podnośnik. A, tu podnośnik duży. To 12, to jeszcze nas stać. Tu będą dwa. Będą dwa małe. W jednym dużym budynku. To oczywiście aut. I podnośnik mały. To jest. O, obudziło się. Coś tu przymuliło. Dobra. Tak, warsztat jest tu. Dwie myjnie też od razu. Bo nam autobusu będzie przybywać, a nie ubywać raczej. Więc tak, myjnia. Wszystko koło siebie. Się nie połączyło. Dobra, nie połączyło się. Ale czy da się... koło siebie postawić, żeby nie było luki. A to może też w jednym budynku. Zaoszczędzimy miejsca sporo. Dwie myjnie. Kurde, zaraz tu dojdę. Nie chciałem tu aż tak daleko dochodzić. A tak będzie trzeba, to... to teraz, a tu jeszcze wykasować. Lakiernia. Bo te nowe autobusy będziemy przemalowywać. Bo niestety nie ma malowań z ZKM Gdyni. I tak. Stacja jedna. I stacja druga. Bo tankowania jest... O kurde, ja kupiłem dwie. Uciekaj. No i dobra, zostały 53 tysiące. Tylko. No ale już jest. Tak. Tu jest budynek główny. Tu są myjki, warsztaty i stacja benzynowa. Tutaj autobusy. Nie wiem, czy nie zrobić, bo to już większe nie będzie. Znaczy będzie. W przyszłości potem będzie znowu zmiana. No ale póki mamy tak, to chciałbym zrobić tak. Dla autobusów nie małe, tylko duże. Tą stronę. Tak. I tu ulicę. Tak się da? Duże miało być. A kurde. Nie, to ja zrobiłem. Jeszcze raz. Duże. Tej odległości. I ulica. O, tutaj. Hmm.
Nie można dobudować tej ściany? Z hali. To wezmę to. O. Jest jeden cały budynek. Teraz przesuniemy to maksymalnie tu. To maksymalnie tu i to maksymalnie tu. A z tą ulicą to się już tu nie da. Dobra. Zostawiamy te miejsca. 37 tysięcy jest. Ale te autobusy muszą tu wjechać. Nie, nie podoba mi się to. Krzywo jest. Dobra, ja to poprawiam. I zaraz wracam. Dobra, poprawione. Teraz chociaż jest symetrycznie równo. Okej. Tak. Service Center. Biuro obsługi klienta. I tak, zrobimy z jedną kratką wolną. Żeby tam mogli wejść. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jest ich więcej, ale tak przyszłościowo. Fotele. Krzeseł. Poczekalni. No tak, tu będzie miejsce, żeby sobie chodzili na skargi, a tu będzie miejsce odpoczynku. Raczej oczekiwania. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kratek z tą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I teraz jest równo. I tak, kratka wolna na stolik. Tak, gdzie jest jakiś stolik kawowy? Tutaj. Tu będzie jeden. Tu będzie drugi. Trzeci, tu czwarty, żeby było równiej. Tu dwa. I raz, dwa. Raz, dwa, trzy. I trzy. I czarne fotele. Z tej strony. OK. I tu to samo, więc za momencik wracam. Fotele i stoliki ustawione. I dalej co? W kuchni jeszcze... A, chcą jeszcze jeden automat zrobić. Gdzie ta kuchnia jest? Z napojami. Za dwie i naprzeciwko też za dwa, nie dwie, tylko dwa. A ta komoda co to jest? Oje. A kawiarkę mają, banany i kwiatki. Kuchnię jeszcze lampkę. Lampki. Tyle co mi dzisiaj. Na razie starczy.
Umieszczesło, a w biurze. Umieść co najmniej jedno miejsce do siedzenia, fotel lub krzesło. To idziemy do biura. Stolik kawowy. Półki. A tu nie... O, jest właśnie tego stołu szukałem konferencyjnego. Tu postawimy. O. I foteliki. Myślę tu nad jedną rzeczą, żeby może oddzielić tą salę konferencyjną. Może to nie by był taki głupi pomysł. Wiem jak tam... Dobra. Drzwi do sali. Sztuk jedna. Tutaj taki korytarzek mały. No można dwie osinki takie same postawić. Okno na się. Co jest z tym oknem? A to takie. To dwa okna na świat. I jeszcze tutaj te fotele dla nich. Dam im duże. Pięć. O, tutaj drukarkę można wstawić. Nie wiedziałem, że ma, że jest. Dobra, i te fotele. Może stolik. Kurde, to tak ten stolik. Nie pasuje tak za bardzo. Damy trzy tylko. Tu te fotele jeszcze raz. Dobra. A tu w tej pustej przestrzeni. No i zostawię puste. Ewentualnie jakąś półkę na książki. A jeszcze zapomniałem co do tego Service Center. Dać te monitory informacyjne. O. Tu jeden. Na tym drugi. Na tym trzeci. Jest tak w miarę równo. Tego bym trochę przesunął. O. Dobra. Jeszcze jeden monitorek tu. Drugi tu. Trzeci tu. Czwarty tu. I tu dwa. I już wystarczy. O, czy nam wszystko zniknęło? Jestem na minusie. Ale wydaje mi się, że już chyba wszystko mamy zrobione. Stawki są dla pracowników. Najwyżej w międzyczasie je dostawię tu. To mamy, autobusy mamy, miejsca na autobusy też. Na razie tu wystarczająco. A w międzyczasie przy następnych odcinkach, kurde, lata mi to. Dostawię więcej. Na razie tyle, ile jest, to wystarczy. Myślę, że to by było na dzisiaj to wszystko. I tak się trochę przedłużyło. Trochę ponudziłem, ale pewnie nic nowego. Więc jeśli się podobało, to zapraszam do następnego odcinka, w którym już coś więcej porobimy. Może nową linię, może znowu nowe autobusy dokupimy. Jeszcze pomyślę. Tak na razie trzymajcie się, do zobaczenia.
Cześć.